Witam na moim kanale Denis KRK. Zapraszam do dzisiejszego odcinka, w którym będzie moja żona miała trzy zadania. Jak wykona wszystkie prawidłowo, do zgarnięcia ma 5 stówek. Za każde zadanie jakąś tam flotę dostanie. Jeszcze nie wiem ile. Na początek dostanie, chyba dla niej będzie to najtrudniejsze zadanie. Będzie musiała przejechać się autkiem do sklepu. Ona się panicznie boi jeździć po Krakowie, także będzie miała trochę wyczyn. Nieraz już ją próbowałem namawiać, nigdy nie chciała. Może dzisiaj się uda. Zobaczymy, no, oglądajcie sami. Reszta zadań będzie gdzieś tam w biegu wymyślona. To nie będzie coś, że mam poukładaną listę, tylko po prostu na spontanie. Coś przyjdzie do głowy i będzie to robiła. No, zapraszam do oglądania. No, dzwoniłem do żonki, już jadę. Zaraz jedzie z córką naszą, bo idziemy na zakupy. Zaraz powinna się wyłonić z windy i zaczynamy. Ciekawe, jak zareaguje. O, tu są moje gwiazdeczki. Cześć, Licia. A, to tam wszystko jedno, sobie później przerzucę. No. Także tak to wygląda. No, jakie masz pierwsze zadanie? Jak się domyślasz? Nie mam pojęcia. Cię boję twoich zadań. No to pierwsze zadanie masz takie. Jaka jest twoja największa fobia w tym mieście? Przyjechać po Krakowie. Michu. Dawaj, wsiadasz i jedziesz. Nie. Wsiadasz. Nie. Normalnie, to jest pierwsze zadanie, nie ma opcji. Widzicie, tak jak wam mówiłem, nie będzie chciała. Wsiadasz. Masz dlatego takie fajne autko małe, zwinne, żebyś miała wygodniej. Mogłem cię wrzucić w tą tu krowę wielką. Nie zapomniałaś, to nie, wsiadasz, nie ma opcji. Liluś, chodź do taty. Lilcia. Wsiadasz normalnie. Masz 5 paczek do zgarnięcia dzisiaj, tak? Liluś. Ona chce do mnie iść. Nie. Do taty. Normalnie wsiadasz i ruszamy, nie? Tyciuń. No i się zaczyna coś, tak? Dobrze powiedziane. Tylko uważaj na nią. Nie bój się. Ale my jedziemy najpierw do... Gdzie jedziemy? Do Lidla. Abyś tylko do Lidla zajechała, to ja potem mogę jechać. Ale ja się boję, ślisko jest. Nie bój się. Co, wystraszona? Troszkę. Tutaj bramę otworzymy. Troszkę. No. Jeżeli nie było, ja mam prawko, tylko że ja dawno nie jeździłam. Boi się pani jeździć po Krakowie, bo tu tramwaje, bo to, bo tamto. Nie ma opcji, dzisiaj przejedziesz. Dobra, ale... Za to zadanie masz 3 stówy. Trzy 3 stówy stówy. masz. Tak myślałam. Trzy Ale stówy. ten... Uważaj na mało. Jak ktoś to cię pokieruje, nie? No ja nie pamiętam, gdzie to jest. Dobrze jest. No, wyjechaliśmy już dobrze, jest. A tu są zimowe? Tak, są zimówki, nówki sztuki. No, jak się Ale czujesz? zmniejsz ogrzewanie trochę, bo małej będzie za gorąco. Dobrze. Już zmieniamy wszystko, kurwa, gdzie tu co jest. Zatrzymać się? Nic się nie zatrzymuje. Jedź, jedź, jedź. Dobrze, Jasiu. Cieszę, udało się ciebie znać. No, a ty mi co na to powiesz? Tam nic nie Nic jedzie? nie jedzie, jedź, jedź. Wszystko dobrze. Jak tam coś będzie jechało, to ja nie wiem. Dobrze, to sobie poradzisz. Tak? Weź przestań. No, stresujesz się. Nie ma czym się stresować. Myszko. Wszędzie jeździłaś dobrze, ósemką latałaś dobrze. To i tym sobie poradzisz. Drogi jak wszędzie. No. Następne zadanie być może będziesz miała w sklepie. Jak to w sklepie?
chodzi mi pewne zadanie po głowie, to się dowiesz, jak skończymy pierwsze. Gdzie mam jechać teraz? W prawo, nie? W prawo. Wiecie, co? Gitarka. Ale ty mi nie mów, co ja mam robić, jak ja sama jadę. No, dobrze. Tutaj już mamy część. Część po naszej stronie, tak? Miłość. Zasypiała mi powoli, tak wiesz, że usnie. No tak, usnie to się obudzi, no później będzie spała. No. Także dobrze jest. No i dojeżdżamy na miejsce. Już jesteśmy prawie blisko. No jeszcze. I czekaj, tutaj w lewo, tak? Tak, tak, tak. No na rondzie tam na parking normalnie. A, tak. Bo to jest rondka. Dobra. No o, i tam masz miejsce od razu. No wciska się tędy, tam będziesz miała miejsce. Gdzie? Pod prąd wjechałaś, no ale dobra. O Jezus. Bo tutaj tą Skodą chyba będzie wyjeżdżał. Tym będzie wyjeżdżał. Tu masz miejsce. Albo tam stań za Jezus, za tym. Przestań! Tu masz miejsce, tam masz. No. Tu możesz stanąć tam. Dobra. Dojechaliśmy, jak wrażenia? Normalnie. Wiedziałam, że tu tramwajów nie będzie, dlatego się zgodziłam. O ty, no to jedziemy do Deichmana, ty jedziesz przez tramwaje. Nie. Dobra, czas na drugie zadanie. Mysza, drugie zadanie. Jakie drugie zadanie? Musisz w sklepie zjeść produktów przynajmniej o wartości 5 zł. Co? Tak, przynajmniej za piątaka musisz zjeść produktów. W sklepie tak, szalałeś? Nie, normalnie, bo ja wiem, że ty normalnie głupio ci takie rzeczy coś tam zrobić. Musisz zjeść produktów za przynajmniej 5 zł. Tak, i za to dostaniesz stówę. Tak, że powiem. Czekaj, bułki musimy wziąć. No i Wilka nie może ci pomóc i nie musisz zjeść. Za stówę każdy by zjadł chyba. Ale w każdy ma mieć maseczkę przecież. Zjedz jakoś tam po cichu sobie zjedz tam na szybko. No. Tutaj pytaj. A gdzie mam zjeść? Nie wiem. Dziwnie tak. Nie no, zobacz, o widzisz? Patrz, o. Masz. Króliczka gdzieś, patrz, on dycha i to jest szybkie szamanie. Na przykład, nie? I oczywiście zapłacimy za niego potem przy kasie, nie? No to weź już, może nie wiem, to pierdzie tutaj. Ale to musisz wszystkie zjeść, wiesz o tym. Ja pierdzielę. Ale wymyśliłeś. No to wszystkie byś musiała zjeść. A 4,99 się liczy? Nie. No faktycznie. Ale to wszystko zjesz. Albo takiego banana, on jest siódemka. Dobra, to. Dobra. A ile to kosztuje? 49. Nie, no gdzie? 5,49. No. No to szamiesz to. One są rozpakowane? Czy je musisz rozpakowywać? Wiesz, że wszystko musisz zjeść? Nie dam rady. Zjesz teraz. Normalnie. Wszystkie musisz zjeść. To musimy chyba jeszcze kilka rundek po sklepie zrobić. Ty prowadzisz. To zrobimy. O, jedno poszło. A ile ci tam dostało? Jeszcze z 20 masz. Ale są miękkie, to szybko pójdzie. No i sam. Ewentualnie, jak nie dasz rady tego, to będziesz mieć coś innego, co zjesz. Po wodę chodźmy, bo wiem, że będzie mi się pić to. No dobra, idziemy po wodę. Pretem, porażka. O, mindfuck jakiś, tak? Druga sztuka wjeżdża. No, ty się trochę wkurzył, bo ty się upadł telefonik, się troszkę potwór. Co mam powiedzieć w tej sprawie? Który to już w tym miesiącu? Trzeci telefon. No. Szkoda trochę. No ale cóż, 500 zrobisz, będziesz miała na serwis. Tak? Tam na serwis. A jak się młoda panna zainteresowana, tutaj woda stała, przewróciła.
I liczę, że jeszcze się uda. Liluś, w obudzie. No i trochę czasu minęło, ale ostatni wskakuje. No zaliczone, ledwo co, bo za dużo czasu. Następnym razem będę musiał dawać jakiś czas na wykonanie zadania, przykładowo 10 minut czy ileś. No i czas na kolejne zadanie przyszedł. Kupy zrobione. Tycia się cieszy, wodę. Ej, czapki ona nie ma. No, trzeba zobaczyć paczkę. No, kolejne zadanko. Będzie takie. Już miała do wyboru. Krzyczysz tutaj, kocham cię. A jak nie, to tańczysz kaczuszki tutaj w tym miejscu. Ej, no i kaczuszki to przynajmniej 10 sekund. Wybór. Ona nie lubi, nienawidzi takich sytuacji. Właśnie coś chcesz tutaj nauczyć i ona już od razu hamuje mnie. Mówi, to ty robisz, co ty tego. No to się sama będzie tak musiała zrobić, no. Albo kaczuszki. No weź. No, wybór należy do ciebie. Gdzie patrzysz? No i no to jadłeś, no. Dawaj. No wiem, jest coś innego. Nie, nie mogę, już zadanie zostało powiedziane. Oj, Mati. No krzycz szybko, ma ten. Dawaj. No. No trudno stworzyłam, no nie będzie kasy. Nie, nie dam rady. No mysza, serio. No dawaj. Nie dam rady, naprawdę. Ja nie lubię takich sytuacji, że mam krzyczeć na przykład. No nawet na boisku czy coś takiego. Nie, no. No to zrób 10 przysiadów. Usiek. 10 przysiadów. No. Tak. A, głupio jej tak. 10 przysiadów jedziesz. Masz na to minutę. Dawaj, start. Głupio tak. Nie ma głupio, dawaj, dawaj, dajesz. 50 sekund ci zostało. 2, 3. Dawaj, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nienawidzę cię. Dobra, wygrałaś. No, strefę w sumie masz już 500. Jak się czujesz z tym? Nienawidzę cię. To dawaj, pyska. Zjeść cukierki w sklepie, gdzie trzeba było te cukierki kitrać, żeby nikt nie widział, bo mi tak głupio zawsze. To pół biedy, tak? Przy tym. Trochę tak. Już jazda nie była taka straszna, tak? Jazda to była najmniejszy problem przy tym. A ja myślałem, że będzie najtrudniejsze, bo zawsze się bała siedzieć. No nic, jeżeli podobał wam się filmik, zostawcie łapkę w górę, możecie coś napisać w komentarzach, piszcie, co byście chcieli widzieć na następnym filmiku. No, do zobaczenia, cześć.